W Galerii Prowizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę Mały Picasso. Znajdują się na niej prace, których autorami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Jest to ponad 100 prac powstałych podczas lekcji plastyki oraz na zajęciach artystycznych realizowanych według autorskiego programu Agnieszki Czerskiej-Pawlak Rysunek i Malarstwo – Ekspresja przez sztukę. Otwarcie wystawy uświetniły występy uczniów dwójki. Drugie kłamstwo, gorzki śmiech, śniegu nic.